Nasz Emerging Fields składa się z pracowników Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej i na te najbliższe lata sobie stawiamy takie trzy główne cele badawcze. Pierwszy cel badawczy dotyczy inteligentnych algorytmów sterowania i w ramach tej tematyki badawczej będziemy rozwijali algorytmy sterowania przeznaczone dla napędów elektrycznych, przekształtników energoelektronicznych oraz maszyn wieloosiowych. Drugi obszar badawczy, którym będziemy się tutaj zajmować, ma za zadanie tworzenie, projektowanie systemów pomiarowych charakteryzujących się wysoką precyzją oraz dokładnością. I tutaj skupiamy się na systemach pomiaru ultrakrótkich odcinków czasu. I wreszcie trzeci obszar badawczy, to jest obszar związany z bezkontaktowymi metodami pomiaru własności optycznych, termicznych i elektrycznych struktur wielowarstwowych. I tutaj widzimy zastosowanie tych metod pomiarowych przy projektowaniu czujników oraz podczas badania laserów kaskadowych. Mamy też taki cel, aby zintegrować zespół powołany w ramach Emerging Field. I ta integracja będzie opierała się na wspólnym projekcie, wspólnym temacie badawczym dotyczącym automatycznej diagnostyki i predykcji stanu maszyn przemysłowych. Plan jest taki, aby wykorzystać te środki, wykorzystać tę szansę także na zbudowanie zaplecza aparaturowego, które pozwoli nam na wykonywanie badań na najwyższym poziomie. Chcemy, aby te nasze badania były implementowane w rozwiązaniach przemysłowych. Część z tematów, których się podejmujemy, wynika wręcz z zapotrzebowania przemysłu na pewne rozwiązania, chociażby ze względu na przemysł 4.0, gdzie poprzez oczujnikowanie maszyn, poprzez zbieranie dodatkowych informacji jesteśmy w stanie uzyskać lepszą jakość, lepszą efektywność produkcji. Skład zespołu został już określony, będzie to 10 osób i wszystkie te osoby pochodzą z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Tomasz Tarczewski, kierownik wyłaniającego się pola badawczego, automatyka i systemy sterujące. Thank you.